Pierwsze zamówienia, proszę Państwa. Spieszcie się, bo nie starczy. Coś pięknego, ale ciemniejszy ten miotek jest chyba. Chociaż tutaj to jest jasny. Na słoiku może. Nie, jasny, jasny. Jeszcze gdzie niegdzie jakieś pyłki widzę. No ale to nie szkodzi. Naturalny miód, proszę Państwa. Wosk wypłynął już raczej w całości na wierzch. A jakiś półeczek to na zdrowie wyjdzie, się nie martw. Jest taki płynny, bo jest ciepły. On przez noc nie wystygnie, zresztą i noc była ciepła już. Chyba z 15 stopni, kurde. Także jak wczoraj przez dzień złapało temperaturę, to przez noc nawet nie wystygło. Ale jak wziąłem trochę do domu, to ten taki karmelowaty się zrobił szybko, nie? Także no, pewnie do miesiąca będzie gęsty. Uff, uff jak gorąco. Proszę Państwa, ja o, poza kamerami, jakie dobre rzeczy robię. A? Ramki nadstawkowe dzisiaj te podlać. Dzisiaj na sam wieczór do uli muszę zajrzeć, bo rodziny, które się rozwijają, potrzebują jak najszybciej dostać nadstawki, miejsce i węzę, tak? Żeby one to robiły już. Na lipę będzie gotowe. Ramki będą gotowe do zalewania. Lipa prawdopodobnie tydzień do dwóch. Coś tam pewnie zacznie kwitnąć. Musiałbym się przejechać tam. Ale wiecie jak to jest. A tu paulownia. Jeszcze nie padła. Urwałem wilka, wsadziłem w ziemię. Już chyba z dwa tygodnie zaraz będzie. Korzeni żadnych nie widać oczywiście. Ale nie więdnie, więc zobaczymy. Wątpię, żeby coś było, no ale... Dużo mnie to nie kosztuje, doświadczenie. A doświadczyć trzeba, proszę Państwa, na koniec życia będziesz taki już doświadczony, taki mądry, że wszystkie dzieci ze wsi będą chciały Cię słuchać. Wiedzą, ten to małe wszystko wie. Na każdy temat się wypowie. Dobra, dziewczyny. Fuh. Dziś plany miałem zacne, ale już późno się zrobiło, bo z towarami jeździłem dwa razy. Sery, mleka, jajca, miody, proszę Państwa, pierwsze miody poszły. Ludzie zachwyceni, nie mogą się nachwalić, mówią, jakżeś to Pan zrobił. Proszę Pana, proszę Pani. Ja tylko wykręcił. To pszczoły. Ja mam swoje sekrety, ale o nich nie powiem, bo uważny widz już dawno o tym wszystkim słyszał. Jedynie trzeba połączyć kropki, to już wiecie, ja za was tego nie zrobię. Trzeba rozumieć, co się do was mówi i wam pokazuje. Wtedy pociągniecie taką wiedzę, której no, nie każdy dojdzie do tego po prostu. No, ja wam nie mogę wprost powiedzieć, bo to by było za proste. Nie jestem od rozpieszczania nikogo, tylko od pokazywania, że można, wszystko można. Wszystko można. Nawet koziołka sprzedać. Chudzielca. Już doszedł do siebie trochę, ma już więcej siły, dalej jakiś taki, nie taki, ale on po Pauli może mieć to zachowanie takie wycofane. Druga sprawa, że kozy, koziołki często to chudzielce, nie? Że to zdrowy wygląd, jak kości widać na dupie. No ale ja czekam cały czas, bo on jest najmłodszy też, nie? No prócz tych od Arii, tak? Ale on nieraz dwie kozy, tak jak dzisiaj dwie kozy doją, nie? Bo mleka mi nie potrzeba na dziś wieczór aż tyle. A druga sprawa, czasem cenniejszy mój czas i szybkie wydojenie paru kóz niż właśnie mleko od Tinki. Niech mają te małolaty czasem, a ja przynajmniej zyskam troszeczkę czasu i już. Ale te bieruszki diabelskie urosły.
to ty jesteś Emi. Zobacz, jakie rogi. Malutka ma zakrzywione, ale do tyłu, a ona jakoś na boki będzie miała zakrzywione rogi. Super koza, zostaje Emi z nami. I malutka zostaje, ona jakieś zatrucie przychodzi albo coś, albo po odrobaczeniu jeszcze może. Może coś się tam dręczy, no ale no cóż, na tyle kus. No przecież nie będę kurde faszerował nie wiadomo czym i wołał na każde, na każdą dolegliwość weterynarzy, bo no, kozy to na weterynarzy nie zarobią. Jak miałem jakiś czas temu i to się ciągnęło z tydzień dobry, dłużej, u Ewi, oko, zamglona plama i wyglądało mi albo na pasożyta, albo właśnie jakieś uszkodzenie zewnętrzne, że gdzieś może na gałąź się nadziała, ale nie było krwi, tylko mgiełka, plamka mglista. Więc bym obstawiał bakteria, pasożyt. I samo przyszło oko, aż spuchło i ropiało, nie? Ale jak ropiało, to znaczy, że się goiło i nie, ona nie zachowywała się w taki sposób, żeby ją coś bolało, dokuczało, jadła i się cieszyła, biegała, się pasła, dbała o futerko, tak? Tylko, że no widać było, że to oko tam czuje, że jest puchnięte, nie? Ale przeszło samo. A u weterynarza wizyta, znaczy weterynarz by przyjechał 150, dziękuję. Diagnoza stówka, 250, dziękuję. Antybiotyki, leczenie i później jeszcze kontrola. Z 200 trzeba policzyć, by było 450-500 zł w tydzień i dziękuję. Koza warta 350 zł. Dziękuję. Nie wiecie, jak oni działają? Kurde, pszczółki latają. Dlatego też trzeba by było zajrzeć, bo patrzcie, ile, o Jezu, ile ich zasuwa. Mają gdzieś pożytki. Dużo się dzieje, jest godzina po 14:00. Bo już mnie któraś goni, także nie podchodzę. One kamery nie lubią, myślą, że to oko. Często jak nagrywam, to atakują, nie? Kamerę. Nie podchodzę. No cóż, zobaczę, jak z czasem będzie, to i posprzątam. No to niedużo podnosić różne rzeczy, schować do środka. No ale trzeba się przebrać i tutaj z półtorej godziny z wglądem do rodzin przynieść nadstawki, zrobić. Półtorej godziny trzeba liczyć, nie? Ale teraz to, co sobie zaplanowałem, czyli siano wczoraj. Już chyba nie pokazywałem, bo kamera padała albo coś, albo ja padałem. Wepchnąłem turem na palety siano, zebrałem to, co szybciej dało się zebrać na przyczepę, jakieś większe kubki, a teraz wszystko, co rozwalone, rozciągnięte, wezmę grabiarkę, usiadło, a? Jeszcze turem ubiłem, nie? Dobra rzecz, turem ubijać. No i będzie trzeba grabkami to ściągnąć, żeby to paletę było widać. Zaraz to wszystko zgrabię. Później się ułoży, się przykryje i będzie git. Kurde, mój ten pal dźwigowy. A wczoraj jeszcze na rybkach byłem i znów karpika złowiłem, królewskiego, ale nie duży. Chyba z tego na rybku, co wpuściłem 2 lata temu, bo on tam, nie wiem, z pół kilo może miał, nie, raczej 400 gram. Ale walczył, kurde, z 5 minut, nie? Także silne. O. Bierzemy 30, zgrabiarkę i jedziemy. Póki się chce w ogóle cokolwiek robić. Nadal mamy suszę. Nic nie pada, smali jak diabli. Zobaczcie, trawa wysycha normalnie. O. Pol jak wczoraj podlałem, więc nie więdną. Ale jak podwiędną, to znaczy, że wiecie, że jest sucho, ale one zanim zwiędną, to by musiały jeszcze z tydzień się smażyć, nie? Po prostu korzeń zasuwa i szuka tej wody. To też jest dobre przysuszanie roślin, nie? To nie jest tak, że trzeba lać, żeby ona w życiu nie doznała suchego gruntu pod korzeniem. Bo to przecież tak nie żyją rośliny.
rośliny się stymuluje, tak jak przyroda je stymuluje, tak i człowiek powinien w warunkach sztucznych zastymulować. Tak samo cięcie to jak łamanie gałęzi na wietrze, tak? Korzeń, jak poczuje, że wody nie ma, brakuje, to wtedy roślina się spina i rozwija korzeń. A silny korzeń to wiadomo składniki odżywcze z dużego obszaru ziemi potrafi ściągnąć. No i później przy suszy nie ma problemu, bo też sięga gdzieś tam z większego metrażu, ściąga tą wilgoć. Dobra. Gadu, gadu, a ty bierz kurde sprzęt i jedziemy. W pizdu. Zgrabiarka. Przy okazji wam pokażę, jak zgrabiarka teraz pracuje po remoncie. Jezu, już mi się nie chce. Ach, się zachce. Jak się użenisz. O. Teraz na dotyk pali, zobacz. Ramki schowaj, bo się stopią. Zaraz słońce przyjdzie. Patrz, jak polownia rośnie. Trzeba by wyścielić ją trochę. Tam też zasuwa, już pół metra ma. O, kury w cieniu tylko cały dzień. Też im trzeba trawnik skosić. A gdzie ten trawnik znajdę? Chyba na mieście, gdzie podlewają, pod urząd podjadę, kurde, i skoszę. A co? Jestem z fundacji Szczęśliwa Kurka. Dawaj trawnik, panie prezydencie. Wszystko będzie na YouTubie. Przy okazji zrobimy porządki może lepiej. Wywal to gdziekolwiek. Wannę też. Tam o, gdzieś pod płot. Kurde, jest moc, ty. Jest moc. Złe widły zrobił, zobacz. Jak to się trzyma? A. Na samej końcówce się trzyma. Jak to z 2 tony waży, człowieku. Takie wytrzymałe? Bardzo dobrze. Zobacz, tam podparte, a to już wiem do czego to. Ha. A, konstruktor miał łeb. Lepszy niż ja chyba nawet. Się spierniczy. Opuść to trochę. Gdzieś tam owy, ale i tyle. Fak. Teraz można podnosić. Albo na ten, na siewnik. Nawet się nie wygięło, kurczę. A? Trzeba łamie, zobacz. No to wiecie, to na materiał to wszystko, nie sama taka rura. Ale tu jest ten dobry, nie? Ślimak, czy jak to się nazywa. Bardzo dobry. O. Co?
co, jeszcze wannę zabierzemy od razu. Na złom bym ją zabrał tam. Ale ona stamtąd przyjechała przecież tu. Gdzie ją teraz? Walić. Żeliwo czyste, kury. Bardzo dobra wanna. Tylko że dziurawa. Zobacz, jakie tutaj triki zastosowałem. Nikt pyta nie będzie miał. Z pawareczką wypalona elegancka dziurka. O, ta. I zobacz, jak teraz się robi. O, tak się robi. Nigdzie takiego czegoś nie zobaczysz. O! Się nie ma w głowie, to się ma później materiał. I się odzyskuje różne rzeczy, dobra. O. Powinno być. Ale to nie wyglądało, żeby to u konia. No tak, koń, kurde, wysoko do grzbietu możesz podczepić. I ona powinna być mniej więcej taka, nie? Że po ziemi to skaczą te druty. I ona teraz zbiera dobrze, nie? Ciekawe, czy jeszcze wyżej jakby dał. Nie, już nie, bo to już po ziemi ciąga, nie? Więc tak to powinno być. Kurde, luzu trzeba zrobić. Aha. O. Kurde, nie pracuje nikt w jakiejś firmie odzieżowej czy coś? Spodenki? Chętnie bym kupił albo dostał jakieś, jakiekolwiek, kurde, takie plażowe, leciutkie, przewiewne, krótkie w miarę. Bo mnie nagła krew zaleje z tymi gaciami. Kurwa, telefony za duże robią, tumany. Nie idzie gaci, kurde, dobrać. Tu masz dziurę większą. Siano, kurde, grabi. Dwa dni. Łeb. Czemu zaczepu tu nie zrobił? Przecież bloczek by wystarczył. Masz bloczki. Za proste by to było, nie? Może nie puści, nie puści. Kurde, swędzi wszystko. Robactwo gryzie. Zobacz, kurwa, no, nogi nie można podnieść. O, kurwa, telefon. Wypier... W kosmos go. Żeby nie twoja żona, to już dawno bym telefon wypieprzył. Kurde. Działa czy nie działa? Działa jak trzeba. To poluzowane trochę. Jak będę jeździł? Nie wyrobię się. Kurde.
Zaraz zobaczycie, jak to działa.
zestaw jest. Można w mieście jeździć.